Znajdujemy się w Muzeum Narodowym w Poznaniu w Galerii Starożytności. Wśród nas wiele znakomitych wytworów rąk ludzkich, a wśród nich, tak jak za nami widać, wazy greckie. Tak jak pewnie większość z Państwa, może jeszcze z czasów szkolnych, kojarzy te naczynia z przechowywaniem płynów, w tym oliwy, wina czy wody, a nawet i perfum. Jednak jest jeszcze jeden typ waz greckich, o których mało kto wie, i są to talerze oraz talerze rybne. Ta mała ilość form tych waz może wynikać z greckiego słowa określającego talerz, co znaczy pinas, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza deskę. Stąd możemy myśleć, że większość pokarmów, które przyjmowali starożytni Grecy, nie zachowała się do dnia dzisiejszego, ponieważ była wykonana z drewna. Niemniej jednak w Muzeum Narodowym w Poznaniu mamy przykłady owych talerzy. Może zacznę od krótkiej historii tego typu waz. Z końcem V wieku w Atenach, Attyce, powstają dwa typy tego rodzaju waz. Są to wazy czerwonofigurowe oraz czarnopokostowane, zwane również czarnoglazurowanymi. Bardzo szybko, bo już z początkiem IV wieku w południowej Italii, czyli kolonii greckiej i tak zwanej Wielkiej Grecji, można odnaleźć kolejną faktorię, o wiele większą, działającą na o wiele większą skalę, również działającą na tych dwóch typach już wcześniej znanych, czyli czerwonofigurowej oraz czarnopokostowanej. Jest ona fenomenem z uwagi na to, że produkcja tych talerzy trwa bardzo krótko. Czyli od końca V wieku w Attyce, później IV wiek to jest największy rozkwit, III wiek praktyczny zanik i II wiek to już można określić jako koniec produkcji. Bardzo rzadko można spotkać już ten typ waz. Na samym początku trzeba byłoby wspomnieć, jak zbudowane są talerze rybne oraz skąd wywodzi się ich nazwa. Ich nazwa, rzecz jasna, wywodzi się z tego, jak były one ornamentowane, a były one ornamentowane w większości przypadków rybami. Zazwyczaj od 3 do 4, rzadko jest to więcej, a i mniej. Są oczywiście też przedstawienia scen mitologicznych, ale natomiast one należą do jednak mniejszości, natomiast trzeba podkreślić, że się zdarzają. Budowa składa się z dysku, wkręśniętego dysku, który w samym centrum posiada niszę zwaną sosierką, natomiast brzegi skierowane są ku dołowi. Całość podtrzymuje pierścieniowata nóżka. Zazwyczaj talerze mają wielkość, może szerokość, tak żeby Państwo mogli sobie wyobrazić, od 15 do 25 cm. Natomiast zdarzają się przypadki, w których mogą one być takiej filigranowej wielkości jak 5 cm szerokości, bądź ogromnych, jak na ten typ, czyli 39 cm, czyli dochodzącą do aż 40. Wśród funkcjonalności wykorzystania talerzy rybnych najprostszym wytłumaczeniem jest oczywiście ich aspekt użytkowy, a z uwagi na ornamentykę, czyli ukazane ryby, można myśleć, że służyły one właśnie do jedzenia tego typu potraw, a centralnie umieszczona nisza była miejscem na sos. Znamy nawet takie sosy, tak zwany sos gurum, sos, który tworzy się na bazie sfermentowanych wnętrzności ryb zmieszanych z solą oraz przyprawami, ziołami. Tutaj też pojawia się druga opcja związana z drugim typem czarnopokostowanym, ponieważ on nie posiada żadnej ornamentyki, po prostu jest to czarny talerz, stąd domniemywam, że mogli go Grecy używać po prostu jako talerz, na przykład do chleba, owoców, i w ten czas ta centralnie umieszczona nisza mogła na przykład być wypełniona miodem. Tą funkcjonalność związaną z rybami, to, że w ogóle Grecy jedli ryby, wiemy z różnych miejsc, chociażby z ikonografii. Jeżeli mówimy o wazach, to chociażby powiedzmy o kraterze Skefalu, na którym przedstawiono rybaka, a właściwie sprzedawcę ryb,
który odcina głowę tuńczyka obok mężczyzny, który tą rybę kupuje. Jest to przedstawienie z IV wieku, czyli akurat z tego momentu, w którym te talerze rybne są wytwarzane. Kolejnym przykładem niech będzie chociażby źródło pisane. Archetus pisał w swojej książce kucharskiej, zdaje się nazywała radość jedzenia lub radość z jedzenia, o tym, jak przygotowywać ryby, ale również gdzie je łowić, co dzisiaj raczej już jest rzadkością. Talerze rybne znajdywane są w różnych miejscach. Są to domostwa, jest to rzadziej. Są one czasami spotykane razem z pozostałościami po takich posiłkach, czyli są to muszelki czy ości, z czego musimy zwrócić uwagę na to, że metodologia badań archeologicznych zmienia się z dnia na dzień. Stąd być może nawet i wcześniej te ości gdzieś się pojawiały, natomiast tak jak mówię, dzisiaj ta metodologia jest bardziej skrupulatna i na pewno takich elementów by nie pozostawiono bez zwrócenia na nich uwagi. Większość z tych waz jest odnajdywana jednak w grobowcach. No, stąd można domniemywać, tak jak wspomniałem, że były też elementem daru grobowego i też przez to być może zachowały się one w takiej ilości właśnie, przez to, że były one w grobowcach. Łączna ilość dzisiaj nam znanych talerzy rybnych, które są w kolekcjach na całym świecie, to około 1000 sztuk, z czego 80% znajduje swoje pochodzenie w faktoriach Wielkiej Grecji, czyli właśnie południowych Włoch. Talerze rybne z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu mają już swoją długą historię w tym miejscu. Wiemy, że są tu już od ponad 100 lat, od 1903 roku, kiedy utworzono tutaj Muzeum cesarza Fryderyka. Pochodziły one prawdopodobnie z prywatnych kolekcji, następnie zostały przekazane do Antykwarium Berlińskiego i stąd trafiły właśnie tutaj. Następnie lata wojny szczęśliwie wróciły w bardzo dobrym stanie, choć waza czerwonofigurowa może w tych czasach, może jeszcze w XIX wieku, a może w trakcie wydobycia została uszkodzona i jest złożona z czterech części. Druga, czarno-pokostowana, jest w całości, posiada nieliczne rysy, jednak należałoby to odnotować. Jeśli chodzi o ich prowinięcję, jesteśmy praktycznie pewni, że pochodzą one właśnie z faktorii południowo-italskich. Najprościej określić to na podstawie wazy czerwonofigurowej, ponieważ posiada ona przedstawienia ryb, których brzuchy skierowane są do środka tego naczynia. W przypadku waz attyckich jest dokładnie na odwrót, to znaczy brzuchy jakby odwrócone są w kierunku zewnętrznym. Jeśli chodzi o talerz czarno-pokostowany, czarno-glazurowany, tutaj jest to już troszeczkę trudniejsze z uwagi na to, że one nie posiadają żadnej ornamentyki i trzeba było tutaj dokonać głębszych badań. Kilka lat temu ukazała się praca mojego promotora, dzięki któremu poznałem te talerze, pana doktora Krugera oraz pani Ingi Guszek, w której są oni przekonani po swoich badaniach, że pochodzą one właśnie z faktorii południowo-italskich. Ciekawym elementem, który jest na skalę tych talerzy ewenementem, to właśnie talerz czerwonofigurowy. Jak Państwo zobaczą, w środku, czyli w tej nitce, o której mówiłem, sosierce, znajduje się pewne abstrakcyjne przedstawienie, które tak naprawdę bardzo trudno zinterpretować. W większości przypadków w tym miejscu była ukazana ornamentyka kwietna, że tak powiem, symetryczna. Natomiast tutaj jest to przedstawienie niesymetryczne. Jestem ciekawy, czy jeśli przyjdą tutaj Państwo, będą mogli Państwo zinterpretować to w jakiś sposób. Bardzo byłbym tego ciekawy. Na sam koniec powiem w ten sposób, że możemy uważać się za mega szczęściarzy, za to, że mamy w naszej kolekcji te dwa talerze.
nie dość, że mamy te dwa talerze, to mamy je właśnie w dwóch występujących wersjach, czyli czarno-pokostowanej i czerwono-figurowej. Jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia Muzeum Narodowego w Poznaniu, tutaj w podziemiach, gdzie czuć ten niesamowity klimat przeszłości w Galerii Starożytności, przyjść, zobaczyć te talerze na żywo i spróbować zinterpretować tę abstrakcyjną symbolikę niecki, którą nazywamy sosierką wewnątrz talerza czerwono-figurowego. Jeszcze raz zapraszam.